smakosze. Jest takie powiedzonko, że się je oczami. Dzisiaj będę robiła nadziewane jajka w trzech smakach, więc w trzech kolorach. A dodatkowo zabarwię je, aby ładnie prezentowały się na świątecznym stole. Ugotowałam wczoraj 6 jajek. Z 4 zdjęłam skorupki. Tu są 2, a 2 są w tej miseczce z buraczkami. Są to buraczki takie zwykłe ze słoika, które robimy na zimę. Kolejne 2 jajka włożyłam do wody. Jest to woda z gotowania łupinek cebulowych, dlatego ma taki kolor. Jajka, które tu włożyłam, są w skorupkach, ale skorupki są potłuczone, nie zdjęte. Nadzienia do jajek będą w 3 smakach. Pieczarkowe, z wędzonym łososiem oraz z serem. Do dekoracji użyję natki pietruszki, koperku, szczypiorku, sałaty oraz rzodkiewek. Wszystkie proporcje oraz jak takie jajka zrobić znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zaczynam od potarcia sera. Potrę go na tarce o drobnych oczkach. Ser wrzucam do miseczki. Teraz pokroję na bardzo drobno plasterek łososia. Taki na 2 jajka będzie za duży. Użyję tylko połowę. I łososia przerzucam do kolejnej miseczki. Będzie to kolejne nadzienie. Wczoraj smażyłam pieczarki do sosu pieczarkowego. Odłożyłam sobie trochę, ale ta miseczka jest za mała, więc przekładam te pieczarki. No i chyba jest ich też troszeczkę za dużo. Do kolejnej miseczki. O, tyle wystarczy. W buraczkach schowałam jajka. Zabarwiły się na taki buraczkowy kolor. Można zabarwić także jajka w samym soku z buraków. Ja akurat miałam buraczki w słoiku, więc ich użyłam. A teraz wyłowię jajka z zalewy, którą, jak wcześniej wspomniałam, ugotowałam na łupinkach cebulowych. Teraz wyjmuję jajka z wody. W tej wodzie ugotowałam najpierw łupiny cebuli. Potem tę wodę wystudziłam i wrzuciłam do niej jajka, na których potłukłam skorupkę. I zaraz tę skorupkę z jajek zdejmę. I tak wygląda jajko po obraniu. Ma taki marmurkowy wzorek. Jajka będą stały na półmisku w ten sposób, więc żeby się nie przewracały, ścinam dół. I zetnę także górę. Troszeczkę więcej. Bo muszę wyjąć żółtko. Białko nie będzie mi potrzebne, a żółtko będzie potrzebne do nadzienia. I tak samo zrobię z pozostałymi jajkami. Żółtka trę teraz na tarce o dosyć drobnych oczkach. I teraz do żółtek dodam majonez. I żółtka z majonezem dokładnie wymieszam. Teraz te żółtka
utarte z majonezem, podzielę na trzy części i po jednej części dodam do każdej z miseczek. Tylko troszeczkę za dużo potarłam sera, część tego sera odłożę. Do nadzienia z pieczarek potrzebuję koperek. Posiekam go na drobno. I dodam do miseczki z pieczarkami. Do nadzienia z łososiem potrzebny jest szczypiorek. Także go drobno posiekam. I dodam do nadzienia z łososiem. Do nadzienia serowego nie będę dokładała żadnej zieleniny. I teraz dobrze tę masę wymieszam. Nadzienie pieczarkowe smakuję. Doprawię je solą i pieprzem. I jeszcze raz wymieszam. Teraz jest dobre. Tak samo wymieszam żółtka z majonezem, z łososiem i ze szczypiorkiem. Także smakuję. Super, nie trzeba tutaj niczego dodawać. I ostatnia masa serowa. Bardzo fajna. Soli nie będę dodawać, dodam trochę pieprzu i szczyptę kurkumy, żeby kolor był jeszcze bardziej żółty. Super. I teraz tak przygotowanymi masami będę nadziewać jajka. Na półmisek, na którym będę stawiała jajka, kładę liście sałaty. Teraz jajka będę napełniać przygotowanymi pastami. Żółtą pastę włożę do białych jajek. I jajka ustawiam na sałacie. W różowe jajeczka włożę pastę łososiową. Jajeczka z pastą łososiową także ustawiam na półmisku. I teraz zabieram się do napełnienia jajeczek marmurkowych pastą pieczarkową. I ostatnie jajeczko napełnione. Teraz jajeczka będę dekorować . Poukładam rzodkiewki na półmisku, wąski koperku oraz listki natki pietruszki i gotowe. Można półmisek stawiać na stół. Nadziewane kolorowe jajka bardzo apetycznie wyglądają. Będą ozdobą świątecznego stołu, ale na pewno długo na nim nie postoją, bo trudno się powstrzymać, aby po nie nie sięgnąć.
pyszne. Posmakowałam jajko z nadzieniem pieczarkowym. Ale możecie mi wierzyć, że pozostałe są także bardzo smakowite. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.